Górnicze lampy, aparaty ucieczkowe i metalowe ringi. Tak wygląda grób pański w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach. Teraz może jest bardziej taki, kiedyś był potężny, a teraz tak jest bardziej skromny, ale dobrze, że to jest. Na podobieństwo kopalni, bo wiadomo, że to są te ringi zrobione. No i tak co roku mamy to samo. Jeden z ciekawszych grobów. Grób pański nawiązujący do górniczej pracy i tragedii, która rozegrała się w grudniu 1981 roku, powstaje w parafii od 15 lat. W jego budowę zaangażowani są górnicy z kopalni Wujek. Kościół jest uznawany jako taka parafia wujkowska. Tak się potocznie o tym mówi, że jest to parafia wujkowska. Powstał generalnie, żeby upamiętnić tych 9 górników, którzy polegli w stanie wojennym. A czy teraz grób pański na święta wielkanocne, czy w ogóle też na Boże Narodzenie, bo też robimy tą obudowę na Boże Narodzenie wtedy w ramach takiej stajenki, no nie do końca stajenki, no bo jest to trochę inaczej to wygląda. Kiedyś tak wyszła taka propozycja, no i od tego czasu te paręnaście lat po prostu to budujemy. Praca nad budową grobu pańskiego nie była łatwa. Same 3 ringi obudowy, które są elementami grobu, ważą około 600 kg. My tutaj nawiązujemy do symbolu, do pracy górniczej, do tego, jak to jest na dole, jak to jest ciężka praca. No i przez pracę też człowiek też jakby się zbawia, bo to się uświęca przez pracę. Oprócz elementów górniczych w grobie znalazły się także ozdoby, białe sukno i rośliny. Figura Chrystusa zostanie ułożona wieczorem w Wielki Piątek na drzewiarce.